Podejrzewałem żonę o romans, ale to, co odkryłem, przekroczyło moje najśmielsze wyobrażenia. Moje życie wydawało się na pozór idealne. Byłem szczęśliwie żonaty z Eweliną, piękną i inteligentną kobietą. Spędzaliśmy wiele lat razem, budując nasze małżeństwo na solidnych fundamentach. Jednak w ostatnim czasie zauważyłem pewne niepokojące sygnały. Jej tajemnicze rozmowy telefoniczne, częste nieobecności w domu, zmiana zachowania, wszystko to sprawiło, że zaczęły się rodzić w mojej głowie podejrzenia. Codziennie, gdy wracałem do domu, zauważałem napięcie w powietrzu. Ewelina była nieobecna, a kiedy wracała, wydawała się rozproszona. Często schodziła do swojego pokoju, aby rozmawiać przez telefon i zachowywała się, jakby chciała ukrywać coś przed mną. Ta nagła zmiana jej zachowania wzbudziła we mnie niepokój i nieufność. Nie mogłem już dłużej ignorować tych sygnałów. Zdecydowałem się działać. Zainstalowałem ukryte kamery w naszym domu z nadzieją, że ujawnią prawdę, która ukrywała się za jej tajemniczymi rozmowami. Byłem przekonany, że gdybym tylko miał pewność, będę w stanie zrozumieć, co się dzieje i jak poradzić sobie z tą sytuacją. Moje dni zaczęły się skupiać na podglądaniu. Przed wyjściem z pracy sprawdzałem, czy kamery były włączone i z niecierpliwością czekałem na moment powrotu Eweliny do domu. Kiedy tylko zobaczyłem, że jest zajęta rozmową telefoniczną, napinałem uszy, starając się podsłuchać. Każde jej słowo było dla mnie jak kamyk do układanki, który mógłby pomóc ułożyć obraz, zrozumieć, co się tak naprawdę dzieje. Niestety, nagrania nie dostarczały mi jasnych odpowiedzi. Słyszałem tylko jej głos, nieznane mi słowa, które przekazywała rozmówcy. Byłem zdezorientowany i zniecierpliwiony. Czułem, że to jeszcze nie wystarcza. Musiałem dowiedzieć się więcej. Kolejnym krokiem, który postanowiłem podjąć, było zainstalowanie programu do monitorowania rozmów telefonicznych. Byłem gotów na tę kolejną inwazję na prywatność, wiedząc, że potrzebuję pełnego obrazu, aby zrozumieć, co się dzieje za zamkniętymi drzwiami. Ten program dostarczył mi nagrania rozmów, które mogłem odsłuchać w dogodnym dla mnie czasie. Tego wieczora, kiedy Ewelina znowu weszła do swojego pokoju, aby porozmawiać przez telefon, zasiadłem z laptopem i słuchawkami w rękach. Jego głos, mężczyzny, którego nie znałem, wypełnił moje uszy. Próbowałem zidentyfikować jakiekolwiek znaki, które mogłyby mi dać wskazówki. Jego słowa były flirtujące, pełne czułości. To odkrycie było dla mnie szokujące. Po zainstalowaniu ukrytych kamer w naszym domu, nadszedł czas na konfrontację z rzeczywistością. Każdego wieczora, gdy Ewelina wydawała się być zajęta rozmowami telefonicznymi, wędrowałem nerwowo po domu, próbując uspokoić swoje narastające podejrzenia. Z każdym kolejnym dniem, kiedy napięcie między nami rosło, czułem, że muszę zobaczyć prawdę z własnych oczu. Jednego wieczoru, kiedy wróciłem do domu po ciężkim dniu w pracy, zobaczyłem Ewę w swoim pokoju, zasłoniętą zamkniętymi drzwiami. Miałem mieszane uczucia, lęk, złość, ale również desperacką potrzebę dowiedzenia się prawdy. Odpaliłem monitor, który wyświetlał obraz z kamer, i zacząłem obserwować. Nagle na ekranie pojawił się obraz, który przekroczył moje najgorsze wyobrażenia. Widziałem Ewę śmiejącą się i rozkoszującą się bliskością z mężczyzną, którego nie znałem. Serce zaczęło mi walić jak oszalałe, a jednocześnie czułem, jakby czas się zatrzymał. Obejmowali się, wymieniając czułości, które były mi zarezerwowane. To było jak cios w serce, który zadała mi osoba, której ufałem najbardziej na świecie. Wszystkie moje podejrzenia okazały się prawdziwe. Ewelina miała romans. Wszystko to, czego doświadczałem przez ostatnie tygodnie, nabrało teraz realności. Byłem wstrząśnięty, zrozpaczony i nie wiedziałem, jak mam zareagować. Mój umysł był pełen pytań, a gniew, jaki czułem wobec Eweliny i tego tajemniczego mężczyzny, przytłaczał mnie. Po odkryciu zdrady Eweliny, znalazłem się wewnątrz emocjonalnej burzy. Czułem ogromne rozczarowanie, gniew i zdradę. Byłem zdesperowany, aby zrozumieć, dlaczego doszło do tej sytuacji i jak radzić sobie z tym, co stało się naszym małżeństwem. Noc za nocą spędzałem godziny na przewracaniu w głowie różnych scenariuszy i możliwych konsekwencji. Czy powinienem z nią porozmawiać od razu?
Czy powinienem wyrzucić ją z domu? Czy powinienem zdecydować się na separację? Każda opcja zdawała się mieć swoje zalety i wady. Nawet chodzenie do pracy stało się nieznośne. Zawieszone między światem, w którym wszystko było idealne, a rzeczywistością, w której moje małżeństwo legło w gruzach, nie byłem w stanie skupić się na żadnej pracy. Każda minuta bezczynności tylko wzmagała moje napięcie. Przyjście do siebie po odkryciu zdrady było trudne. Jednak musiałem znaleźć w sobie siłę, aby podjąć decyzję, co dalej. Miałem świadomość, że muszę porozmawiać z Eweliną, ale jednocześnie nie byłem pewien, czy jestem w stanie zachować spokój i rozmawiać z nią bez emocjonalnego wybuchu. Wiedziałem, że muszę dać sobie trochę czasu, aby uspokoić moje emocje i zebrać myśli. Nie mogłem podjąć pochopnych decyzji, które mogłyby mieć długotrwałe konsekwencje dla nas obojga. Wewnętrzna walka trwała, a ja potrzebowałem czasu, aby znaleźć odpowiedzi na wszystkie pytania, które mi się nasunęły. W międzyczasie, gdy starałem się uspokoić moje emocje, nie mogłem przestać myśleć o tajemniczym mężczyźnie, który pojawił się w naszym życiu. Chciałem dowiedzieć się więcej o nim, kim jest, jak się poznali, jakie były przyczyny zdrady. Postanowiłem zbadać tę sprawę samodzielnie. Zacząłem od poszukiwań w sieci. Szukałem wszelkich informacji, które mogłyby mi pomóc w zidentyfikowaniu tego mężczyzny. Przeszukiwałem różne portale społecznościowe, sprawdzałem nazwiska, dochodziłem do powiązań. Po wielu godzinach skrupulatnych poszukiwań udało mi się znaleźć jego imię, Michał. Dalej wertowałem internetowe strony, szukając więcej informacji o nim. W końcu natrafiłem na jego profil na LinkedIn. Okazało się, że Michał pracuje w branży marketingowej i ma bogate doświadczenie w zarządzaniu projektami. Odkrycie to było jak kolejny kawałek układanki, który zaczął dopasowywać się do reszty obrazu. Postanowiłem skontaktować się z Michałem bezpośrednio. Napisałem do niego wiadomość na LinkedIn, przedstawiając się jako znajomy i pytając, czy mógłby poświęcić trochę czasu, aby porozmawiać o pewnej sprawie, która jest dla mnie ważna. Czułem potrzebę zrozumienia, co skłoniło go do romansu z moją żoną. Po wysłaniu wiadomości do Michała czekałem z niecierpliwością na odpowiedź. Dni mijały. A ja codziennie sprawdzałem skrzynkę odbiorczą, w nadziei na jakąkolwiek reakcję. Ostatecznie, po kilku dniach, odezwał się. Michał odpowiedział na moją wiadomość, wyrażając gotowość do spotkania się i rozmowy. Zgodził się na spotkanie w kawiarni w centrum miasta. To było dla mnie ważne spotkanie, które mogło dostarczyć odpowiedzi na moje pytania i pomóc mi zrozumieć motywy zaistniałej sytuacji. W dniu spotkania czułem, jak adrenalina płynie przez moje żyły. Byłem gotów na konfrontację, ale również na otwarte i uczciwe rozmowy. Po kilku minutach oczekiwania ujrzałem Michała wchodzącego do kawiarni. Wyglądał spokojnie i pewnie siebie, co sprawiło, że czułem jeszcze większą mieszankę gniewu i ciekawości. Usiedliśmy przy stoliku, naprzeciwko siebie. Mój wzrok przeszywał go, szukając jakichkolwiek oznak winy czy zrozumienia. Zaczęliśmy rozmowę od wzajemnego przedstawienia się. Michał opowiedział o swojej pracy, swoich pasjach i życiu osobistym. Jego spokój i pewność siebie tylko podsyciły moje pytania. W końcu, nie mogąc dłużej czekać, wprost zapytałem go o jego związek z Eweliną. Odpowiedział, że spotkali się przypadkiem na jednej z konferencji, na której oboje brali udział. Przyznawał, że początkowo byli tylko kolegami, ale w miarę upływu czasu ich relacja stała się bardziej intymna. Michał wyraził swoje uczucia do Eweliny i byli w przekonaniu, że między nimi jest coś więcej niż tylko przyjaźń. Te słowa trafiały we mnie jak kolejne uderzenie. Słysząc, jak Michał opowiada o uczuciach, jakie odczuwał wobec mojej żony, czułem mieszankę gniewu, żalu i bezsilności. Chciałem zrozumieć, jak doszło do tego, że zdradziła mnie z nim. Czy był to brak czegoś w naszym małżeństwie, czy po prostu pragnienie nowości i zakazanego owocu? Nasza rozmowa trwała godzinę, a ja zadawałem coraz więcej pytań, w nadziei na znalezienie odpowiedzi. Chociaż Michał był w stanie podzielić się pewnymi informacjami, które mogły rzucić trochę światła na to, co się wydarzyło, wciąż czułem, że potrzebuję czasu i refleksji, aby naprawdę zrozumieć i zaakceptować całą sytuację. Na zakończenie spotkania, Michał przeprosił mnie za to, co się stało,
wyrażając żal i wyrzuty sumienia. Zrozumiał, że jego uczucia do Eweliny były błędem i nieuczciwością wobec nas obojga. Nie byłem pewien, czy mogę zaakceptować te przeprosiny, ale wiedziałem, że muszę podjąć kolejny krok w procesie poradzenia sobie z zdradą. Po spotkaniu z Michałem znalazłem się w wirze wewnętrznej walki. Moje emocje były wciąż burzliwe, a trudno było mi zdecydować, jak mam postąpić dalej. Byłem skonfundowany i rozdarty między uczuciami zdrady i pragnieniem naprawienia naszego małżeństwa. Przez kolejne dni spędzałem czas na samotnych refleksjach. Próbowałem zrozumieć, co było przyczyną naszych problemów, co było tym, czego nam brakowało. Czy był to zanik komunikacji, rutyna w życiu codziennym, czy może po prostu obustronne zapomnienie o tym, co naprawdę jest ważne? Noc za nocą, siedząc samotnie w naszym domu, przemyślałem wszystkie możliwości. Rozważałem konsekwencje rozstania się, a także możliwość naprawy naszego małżeństwa. Ostatecznie zdecydowałem się dać naszej relacji jeszcze jedną szansę. Było to dla mnie trudne, ale w głębi serca wierzyłem, że miłość i zaufanie, które nas łączyło, mogą jeszcze odbudować to, co zostało zniszczone. Po podjęciu decyzji o próbie naprawy naszego małżeństwa, przyszedł czas na konfrontację z Eweliną. Spotkaliśmy się w naszym domu, w miejscu, gdzie przecież wszystko się zaczęło. Serce waliło mi jak młot, a moje ręce drżały, gdy czekałem na jej przyjście. Gdy weszła do pokoju, spojrzałem w jej oczy, oczy, które kiedyś były pełne miłości i zaufania. Teraz widziałem w nich żal i zmęczenie. Siedzieliśmy naprzeciwko siebie, patrząc sobie w oczy przez długie chwile, zanim wreszcie zdobyłem się na słowa. Wyraziłem jej swoje uczucia, jak bardzo byłem zraniony i zawiedziony. Opowiedziałem o moich wewnętrznych rozterkach i próbach zrozumienia, co nas doprowadziło do tej sytuacji. Chciałem, abyśmy szczerze porozmawiali o naszych problemach, o tym, jak możemy naprawić nasze małżeństwo. Ewelina, pełna skruchy, wyznała, że poczuła się zagubiona i zaniedbana. Przyznała, że popełniła błąd, ale że nadal kocha mnie i chce walczyć o naszą relację. Odpowiedziałem, że również nadal ją kocham i jestem gotów dać nam szansę, ale pod warunkiem, że zobowiążemy się do szczerej komunikacji, wzajemnego zrozumienia i odbudowy zaufania. Decyzję podjętą przez nas o naprawie naszego małżeństwa poparliśmy postanowieniem skorzystania z terapii małżeńskiej. Uznaliśmy, że profesjonalne wsparcie będzie nam niezbędne w procesie odbudowy naszej relacji. Podczas sesji terapeutycznych otworzyliśmy się na siebie i dzieliliśmy się naszymi uczuciami, obawami i pragnieniami. Terapeuta pomógł nam zidentyfikować główne problemy w naszym małżeństwie, nauczył nas technik komunikacji i dawał wskazówki, jak budować wzajemne zaufanie. To nie był łatwy proces. Często musieliśmy zmierzyć się z naszymi emocjami, odnaleźć nową dynamikę w naszym związku i pracować nad rozwiązaniem naszych problemów. Jednak stopniowo zaczęliśmy dostrzegać postęp i odczuwać, że nasza więź zaczyna się wzmacniać. Odbudowa zaufania była kluczowym elementem naszej pracy nad naprawą małżeństwa. Ewelina była gotowa do podjęcia wszelkich działań, które miały na celu przywrócenie mi zaufania. Zgodziła się na otwarte i szczere rozmowy, na udostępnianie mi swojego telefonu i innych urządzeń, aby zapewnić mi poczucie bezpieczeństwa. Byłem również świadomy, że muszę przepracować swoje emocje i na nowo nauczyć się ufać. Pracowałem nad radzeniem sobie z zazdrością i kontrolą, które były wynikiem doświadczonej zdrady. Wierzenie w możliwość zmiany i naprawy było trudne, ale widząc zaangażowanie Eweliny i jej wysiłki, czułem, że mogę dać naszemu małżeństwu kolejną szansę. W miarę upływu czasu, nasze małżeństwo zaczęło odradzać się na nowo. Pracowaliśmy nad budowaniem silniejszych fundamentów, ucząc się na nowo cieszyć drobiazgami, które sprawiały nam radość. Uczestniczyliśmy w romantycznych spotkaniach, odbywaliśmy wspólne wyjścia i tworzyliśmy nowe wspomnienia. Nie zapominaliśmy jednak o naszych błędach i doświadczeniach. Byliśmy bardziej świadomi potrzeb drugiej osoby i umiejętności słuchania. Uczuliśmy się na swoje emocje i dążyliśmy do rozwiązywania problemów w sposób konstruktywny. W procesie naprawy naszego małżeństwa odkryliśmy również moc wybaczania. Wybaczanie nie było łatwe, ale było nieodzownym elementem, abyśmy mogli naprawić naszą relację. Ostatecznie zrozumiałem, że nie jesteśmy pozbawieni wad i błędów, ale to, jak radzimy sobie z nimi, jest kluczowe.
Przez wybaczanie, zarówno Ewelina, jak i ja, odkryliśmy naszą siłę jako jednostki i jako para. Wzrastaliśmy jako ludzie, ucząc się z własnych błędów i doświadczeń. Nasza więź stawała się silniejsza, a nasze małżeństwo nabierało głębszego znaczenia. Dziś, gdy patrzę wstecz, widzę, jak daleko doszliśmy. Nasze małżeństwo przetrwało próbę zdrady i walczyło o odbudowę. Nie jest to łatwa droga, ale jesteśmy gotowi na to wyzwanie. Zaufanie stopniowo powraca, miłość znów kwitnie, a my zdajemy sobie sprawę, że nasza więź jest silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Przez cały ten proces nauczyliśmy się, że miłość to nie tylko piękne chwile, ale również praca i poświęcenie. Nie można bagatelizować potrzeby otwartej komunikacji, zaufania i wzajemnego szacunku. Każdy z nas popełnia błędy, ale to, jak naprawiamy i uczymy się na nich, definiuje naszą relację. Podejrzewałem żonę o romans, ale to, co odkryłem, przekroczyło moje najśmielsze wyobrażenia. Jednak dzięki naszej determinacji, pracy i miłości udało nam się przetrwać ten kryzys. Teraz patrzymy w przyszłość z nadzieją, wierząc, że możemy stworzyć nowy rozdział naszego małżeństwa, rozdział, który jest pełen wzajemnego szacunku, miłości i odbudowy.